2015 firma KWS Zboża ma ciekawą alternatywę dla gospodarstw posiadających słabsze grunty poniżej czwartej klasy, piąta, szósta, kilka odmian żyta hybrydowego, między innymi to widoczne tutaj na polu, KWS Bono, odmiana szczególnie odporna na suszę. Alternatywa dlatego, że z żyta hybrydowego można uzyskać dużo wyższe plony niż z pszenżyta. Obserwujemy to na polach, gdzie pszenżyto już sobie nie radzi na słabszych stanowiskach, natomiast żyto hybrydowe wygląda póki co świetnie i spodziewamy się wysokich plonów. Oprócz tego dwie nowe odmiany w sezonie 2015, odmiana KWS Livado i KWS Daniello, dwie nowe odmiany z wspaniałym plonowaniem. Odmiany KWS wyróżniają się również w porównaniu do odmian populacyjnych dodatkową cechą, która zabezpiecza przeciwko sporyszowi. Jest to system Pollen Plus, który polega na dodatkowym silnym pyleniu odmian, dzięki czemu uniemożliwia to, czy zamyka, ogranicza drogę porażenia odmian KWS sporyszem. Posiadają to wszystkie odmiany i ze starszej palety odmian, jak również te najnowsze.